Cześć wszystkim. Łukasz Białozor, IGN Polska. Gościmy z nami na Prykonie doktora Leszka Błaszkiewicza, radioastronoma, fantastę, wieloletniego uczestnika konwentów oraz autora opowiadań science fiction. Cześć Leszek. Cześć, dzień dobry, witam. Czy mógłbyś opowiedzieć nam kilka słów o sobie, czym dokładnie się zajmujesz? Jestem z wykształcenia astronomem. Pracuję jako astronom i jednocześnie jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Dodatkowo jestem związany takim malutkim kontraktem z olsztyńskim planetarium. No i zajmuję się szeroko pojętą popularyzacją nauki, przede wszystkim fizyki i astronomii. To bardzo dobrze się składa, ponieważ jest takie pytanie, które myślę, że kradnie sens powiek wielu Amerykanom i biorąc pod uwagę, że jesteś znanym właśnie propagatorem nauki, chciałbym ci je zadać. Czy mógłbyś powiedzieć, czy Ziemia jest płaska? No to dla niektórych w momencie, gdy idziemy gdziekolwiek, no to nigdzie nie widzimy, że ona tam zakręca, no tak? No i wiele osób przyjmuje takie bardzo mylne założenie, że Ziemia jest płaska. Jest to absolutny błąd. Ja, wiesz co, tak szukam jakiegoś punktu zaczepienia, który byłby luką w wykształceniu podstawowym nawet, który pozwalałby na skierowanie się w stronę twierdzenia, że Ziemia jest płaska, no, i nie znajduje. Ale to musielibyśmy założyć, że każda osoba, która tak mówi, ma przynajmniej te podstawowe wykształcenie na takim poziomie, tak, że je pamięta. Wiesz co, myślałem, że problem jest zamknięty w momencie, gdy jeden z prezesów Towarzystwa Płaskiej Ziemi kiedyś załamał się i wystąpił z towarzystwa, ale było to w latach 60., kiedy pierwsze. To już wtedy istniało to towarzystwo. To znaczy, nie wtedy istniało, wtedy towarzystwo się rozwiązywało, kiedy pierwsze zdjęcia satelitarne, pierwsze zdjęcia z kosmosu Ziemi pokazały, że jest okrągła, że jest planetą tak jak wszystkie inne planety. Natomiast no, dzisiaj jest jakiś. Nawrót. Straszny nawrót, straszny taki trend, którego ja nie rozumiem i który absolutnie nie jest dla mnie czymś, nie wiem, czymś godnym naśladowania, czymś godnym nawet tego, żeby o tym wspominać, bo można też, słuchaj, nawet z naszej rozmowy ktoś wyrwie z kontekstu nawet jakieś zdanie i będzie, wow, Ziemia jest płaska. Nie, absolutnie nie. Ziemia jest planetą, jest geoidą, czyli taką spłaszczoną, bocznie elipsoidą, obrotową. To może z tego spłaszczenia ten błąd wynika? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Magellan opłynął świat dookoła. Satelity, nawet geostacjonarne, które tak naprawdę z naszego punktu widzenia znajdują się w jednym punkcie na sferze niebieskiej. One też obiegają Ziemię, ale akurat w tempie dokładnie takim, w jakim Ziemia się obraca. Ale większość satelitów obiega Ziemię, gdyby była płaska. No, no ale spróbujmy na chwilę spojrzeć z punktu widzenia tych ludzi, którzy głęboko wierzą, że jest płaska, bo tacy ludzie oczywiście są. Lekarza. Ale czy jest jakiś dowód? Bo oni patrzą, tak jak wcześniej powiedziałeś, że oni widzą, że idę, to idę, tak? No więc to jest dla nich empiryczny dowód. On widzi, że jest płaska, tak? Oczywiście to jest jakiś błąd perspektywy, ale czy jest jakiś oczywisty dowód na to, że nie jest płaska? Hello, jest dowód, spójrz na to, jest jasny dowód. No, jejku, no dowód jest taki, kupujemy sobie bilet z trzema przesiadkami i oblatujemy Ziemię dookoła. Dobry pomysł. No to jest wiesz, no gdyby, ja powiem ci, ja bym sam zaczął twierdzić, że Ziemia jest płaska, żeby ktoś mi ufundował taki bilet, żeby mi udowodnić, że jest inaczej. Natomiast no to jest najprostsze wyjście. Pamiętam, jak wieki temu podczas dyskusji z jednym ludzi, którzy wierzył w to, że Ziemia jest płaska, powiedziałem, no ale no przecież Nowy Jork leży gdzieś tam, coś tam. On mówi, a skąd ty wiesz, że istnieje Nowy Jork? Widziałeś tylko zdjęcia. Skąd wiesz, czy nie są sfabrykowane? W tym momencie przestałem dyskutować, więc to jest mimo wszystko dość ciężki czasem, ciężka dyskusja. No niestety jest, ale to właśnie jest, jest wiele innych problemów naukowych, które niestety trudno jest przedstawić osobie,
która nie jest nastawiona na przyjmowanie wiedzy, tylko nastawiona jest na negację twojego punktu widzenia, bo jest tak głęboko zakorzeniona w swoich przekonaniach, które generalnie są mylne. No cóż, łatwiej jest negować niż udowadniać. Tak. Przechodząc do następnego pytania, proszę powiedz mi, czy w takim razie wylądowaliśmy kiedyś na Księżycu, czy też to jest jakaś fikcja stworzona przez Hollywood, jak wszyscy pewnie widzieli tą falującą flagę, która nie mogła przecież falować w kosmosie i dziesiątki innych dowodów. Ja nie byłem na Księżycu, to od razu ja powiem. Też nie byłem w Nowym Jorku. Natomiast tu niedaleko Poznania znajduje się obserwatorium satelitarne i Borowiec. Tak? To jest jednostka Polskiej Akademii Nauk. I tam prowadzone, chyba w dalszym ciągu są, na pewno były przez wiele lat badania polegające na pomiarach odległości do Księżyca z bardzo dużą precyzją, z centymetrową precyzją. I pamiętam odczyt, to było wiele lat temu, kiedy był jeden z profesorów tutaj właśnie z Borówca i ktoś zadał pytanie, czy może wstał jako komentarz, powiedział, że Amerykanie nie byli na Księżycu, że to jest wszystko mistyfikacja. Hollywood. A ten zacny profesor mówi: proszę pana, moja praca polega na strzelaniu laserem do Księżyca i badaniu sygnału, który odbił się od powierzchni Księżyca. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że załoga pojazdu Apollo 11 zostawiła na Księżycu światełko, takie światełko odblaskowe. To jest coś wielkości tego stolika, który tutaj mamy. Okay. Jest to położone na powierzchni Księżyca. Tam nie ma wiatru, tam się nie kurzy. To jest, tam jest jakby zupełnie to bezpieczne. I działa to na zasadzie światełka odblaskowego, czyli światło odbite wraca dokładnie w kierunku, z którego zostało wysłane. I on mówi: teraz mi pan mówi, że to jest mistyfikacja, to ja pracowałem przez kilkadziesiąt lat, nie wiedząc o tym. Także to jest jeden z dowodów. A ja tutaj nie chcę się rozwodzić. No, każdy, kto wie, jak wygląda teflon, nie ten na patelni, tak, tylko takie rurki teflonowe, no to zdaje sobie sprawę, że to jest bardzo takie jak wędka, tak, bardzo takie charakterystyczne. Na Księżycu, gdzie nie ma powietrza, gdzie nie ma oporów, raz jak rozbimbamy taką chorągiewkę, no to ona będzie się bardzo długo bujać. Także to wszystko jest do obalenia, te wszystkie rewelacje tych, którzy wierzą w spiskową teorię dziejów. Tutaj jest połowie lat 70., bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 77 rok, amerykański film Koziorożec 1. I dziwnym jest, że dopiero po tym filmie, który opowiada o takiej właśnie mistyfikowanej wyprawie na Marsa, dopiero wtedy się ta fala rozpoczęła, że wtedy ludzie zobaczyli coś na ekranie i mówią: zaraz, to może z Księżycem było podobnie. Nie było podobnie. Na Księżycu stąpało 12 osób. Wokół Księżyca teraz latają satelity, które fotografują powierzchnię Księżyca z taką precyzją, że widzimy nie tylko miejsce lądowania, nie tylko te pozostałości orłów, które tam lądowały, ale także ślady stóp i ślady opon rowerów, które jeździły po Księżycu. Także nie ma absolutnie, dla mnie to jest, dla mnie nie ma tematu. Mnie już przekonał laser. Ten laser już jest dość mocno przekonujący, ale pamiętam, jak kiedyś, bodajże w Telewizji Polskiej, leciał paradokument, który właśnie opowiadał o tym, że to Hollywood wymyślił całą akcję z lądowaniem na Księżycu po to, żeby Amerykanie zaplusowali w zimnej wojnie, udowodnili, że mają wyższą technologię. Wiadomo, to były bardzo specyficzne czasy. Kto pamięta, ten pamięta. Kto nie, to nie. Ale chodziło o to zwycięstwo, prawda, nad Rosjanami. I ten cały dokument idealnie to pokazywał, jak Amerykanie się przygotowali, jacy reżyserzy przy tym pracowali, podaje nazwiska. I to był oczywiście falsyfikat, to jest paradokument, taki rozrywkowy dokument. Ale problem zobacz, polegał na tym, że ktoś go by włączył, tak jak ja przeczytałem wcześniej, więc wiedziałem, co to jest, ale ktoś by po prostu włączył telewizję i tak leci, te patrz, oszukali, nie wylądowali na Księżycu, no patrz, no mówią, wszystko podają. I w trakcie tego dokumentu nie było żadnej informacji, że to nie jest prawdziwe. To jest efekt dokładnie taki, jak w trakcie audycji reżyserowanej przez Orsona Wellesa na bazie powieści Herberta Wellesa Wojna Światów, gdzie
w momencie, tak, gdy ktoś nie wiedział i włączył radio, to był święcie przekonany, że coś się dzieje. Tak, tak? Że jak słuchacze nie pamiętają, chodziło o słynną audycję, w której autor opowiadał, jak kosmici zaatakowali Ziemię i robił to w tak przekonujący sposób, że nie tylko zwykli Amerykanie uwierzyli, bodajże w niektórych Stanach nawet Gwardia Narodowa została zmobilizowana, bo wierzyła, że nadchodzą kosmici i koniec świata, bo w radiu ktoś powiedział, że są kosmici. Jest doskonały, jeżeli już o tym mówimy, doskonały film fabularny pokazujący całe wydarzenie Noc, która wstrząsnęła Ameryką. Tak, kojarzę, jest coś takiego. Niesamowite także, historie, także ludzie. Można te mistyfikacje, można nawet samemu tworzyć bezwiednie, nieświadomie, tworząc właśnie taki paradokument, o którym opowiadałeś, tworząc tego typu niezwykle realistyczne słuchowiska. Tak, no pozostając troszkę w tym temacie, wchodząc troszkę bardziej w naukę, czy jesteśmy sami w kosmosie, we wszechświecie, czy jesteśmy sami we wszechświecie? To jest, w tym momencie jest to kwestia wiary, cały czas kwestia wiary. Od momentu, kiedy Drake sformułował swoje słynne równanie Drake'a, Możesz przytoczyć przykład? Jest to Francis Drake jest astrofizykiem, który pasjonował się obcymi cywilizacjami, pasjonował się, w zasadzie można powiedzieć, jest twórcą czegoś, co określamy dzisiaj mianem SETI, czyli poszukiwań inteligencji we wszechświecie poprzez chociażby nasłuch radiowy. Pierwsze programy SETI to właśnie był Francis Drake i koniec lat 50. początek lat 60., pierwsze programy, program OZMA, i on sformułował takie równanie, które jest de facto pewnym równaniem prawdopodobieństwa, które mnoży poszczególne składniki, a tymi składnikami są różne dane astrofizyczne, i to ma nas przybliżać do ewentualnej liczby cywilizacji, które mogłyby być we wszechświecie. I tak jak na początku, gdy on tworzył to równanie, było wiadomo dosyć dużo o ewolucji gwiazd, o tym, jakie są gwiazdy, ale nie było wiadomo, czy Układ Słoneczny jest jedyny, czy też są inne planety. Dzisiaj, od czasu odkrycia dokonanego przez Aleksandra Wolszczana, który w 1992 roku opublikował dane dotyczące trzech planet, układu planet wokół pulsara. Dzisiaj nie podam ci dokładnej liczby, osoby, które oglądają ten materiał, niech może sprawdzą na jednej z kilku stron poświęconych planetom pozasłonecznym, egzoplanetom, ale podejrzewam, że już grubo ponad 4000 planet pozaziemskich jest znanych, z czego całkiem sporo planet typu ziemskiego. Planet, które wręcz krążą w tak zwanych ekosferach swoich gwiazd. Co za tym idzie, to równanie Drake'a otrzymuje nowe wagi, nowe czynniki. I na dzień dzisiejszy szacuje się, że tak bardzo zaniżona liczba to jest około 250 tysięcy cywilizacji, które mogą się z nami kontaktować. Ale że już teraz, czy za jakiś czas? Nie, że już teraz. W znanym nam wszechświecie. Ale znowu, to jest równanie Drake'a. To jest tylko taka zabawa prawdopodobieństwem, bo Enrico Fermi, noblista włoski, zadał pytanie. Jeżeli ich jest aż tak dużo, to gdzie oni są? Bardzo dobre pytanie. Tak, więc ja wierzę. To jest kwestia, w tej chwili to nie jest kwestia wiedzy, tylko wiary. My odkrywamy planety, wiemy, że niektóre planety posiadają atmosfery, bo potrafimy to widzieć, nie tylko w Układzie Słonecznym, te planety pozasłoneczne, że są to atmosfery, w których jest woda na przykład, bo to już widać przy pomocy ultraczułych spektrografów. Natomiast to, czy są tam istoty żywe, czy jest tam życie, bądź czy na tych planetach rozwinęła się taka czy inna cywilizacja, jest cały czas w sferze domysłów, a tym samym w sferze ewentualnej wiary. Ja wierzę, że są. Wspominałeś wcześniej o różnicy między astronomem, astrofizykiem i astrologiem. Astrologiem, tak? Kurde, no teraz tak. Już nie pamiętałem, poprawiałeś mnie, to już tak. Nie zrobiłem tego błędu, ale astrologiem, więc jaka jest różnica? Różnica. Logos to jest wiedza, nomos to jest pomiar. Więc kiedyś,
Kiedyś, dawniej, mianem astrologów określało się osoby związane z niebem, z tymi rodzajami wiedzy, które związane są z gwiazdami, z obserwacją nieba. Natomiast w pewnym momencie jakby to się rozeszło i ta astrologia przerodziła się w dużej mierze, czy zajęła tę część wróżbiarską, tę część, która związana jest z opisywaniem charakterów, osobowości, a także przyszłości poprzez obserwację ruchu ciał niebieskich. Więc teraz już rozumiem, dlaczego tak mocno mnie poprawiałeś. I to wiesz co, powiem ci tak. Jan Kepler. Trzy prawa Keplera to jest podstawa astronomii, mechaniki niebieskiej. Możesz je dorabiał sobie jako astrolog. Stawiał horoskopy. Tycho de Brahe, twórca Uraniburga, największego swego czasu obserwatorium w Europie, był astrologiem także. Dlatego ta astrologia... Ja się nie obruszam, gdy ktoś mówi astrolog, ale dzisiaj wiele osób astrologię kojarzy z horoskopami, a naukowcy, astronomowie nie lubią być kojarzeni z horoskopami, bo to jest determinizm. Astronomia jest kauzalna. Jest przyczyna i jest skutek, które są jasno określone w prawach fizycznych. Tak, w prawach, które dał nam chociażby Isaac Newton. Natomiast astrologia rządzi się jakimiś irracjonalnymi przesłankami, które wiążą obiekty niebieskie z charakterologią, z charakterem ludzi i jeszcze z ich przyszłością. To dlaczego takie wybitne umysły, które prowadziły tyle w naukę, dorabiały sobie, opowiadając kłamstwa? To oni w to wierzyli wtedy? Nie były kłamstwa. Wtedy w to wierzono. Tak. Dzisiaj też są ludzie, którzy w to wierzą. Dzisiaj też są osoby, powiem ci, wykształcone, astronomowie, którzy troszkę się astrologią parają. Dzisiaj są... Co, ja powiem ci tak, z jednej strony troszkę mnie to wzdryga i te wszystkie horoskopy gazetowe, ja wiedząc jak one powstają, no tak, że to jest bank pomysłów gdzieś tam przy kawie, to jest jedno, natomiast z drugiej strony ja się zaczynam zastanawiać w momencie, gdy mój przyjaciel, astronom znany, zajmuje się astrologią i tak dla zabawy pisze horoskop mojej córce. I kurczę, okazuje się, że pewne jakby cechy charakteru, które z niej wychodzą, są kubek w kubek takie, jak on opisał. Ja mam te kartki do dzisiaj. Córka ma 18 lat i ja widzę, że jest duże podobieństwo. A pisał je wcześniej oczywiście. Tak, znaczy jak w momencie, gdy się urodziła. Więc widzisz, to jest tak, że ja tego nie odrzucam zupełnie. To jest coś, czego wciąż nie rozumiemy. Odrzucam takie podejście do astrologii, które mówi, uważaj, bo gwiazdy mówią, że za chwilę potkniesz się na schodach. Nie? To jest ewidentna bzdura. Tak nie działa, ale... Natomiast są jakieś dziwne powiązania, których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jeżeli ktoś nie ma umysłu na to otwartego, no to znaczy, że się zasklepia w jakiejś tam części takiej matematycznej albo bardzo ścisłej, że się zamyka na wszystkie nowe doznania związane z tym, co także nauce towarzyszy oraz życiu oczywiście. Oczywiście, no nauka jest bardzo szeroka i co chwilę poznajemy nowe rzeczy. Nigdy nie wiadomo, czy kiedyś nie pojawi się coś, co potwierdzi jakiś dziwny wpływ, którego teraz nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Tak jest. Przechodząc do bardziej poważnych zagadnień, jestem przekonany, że wielu uczestników Pyrkonu zadaje sobie jedno ważne pytanie. Czy staniemy się gatunkiem międzyplanetarnym? I jeśli tak, to czy za naszego życia? I tutaj niestety odpowiedź jest, wiesz co, taka bardzo smutna. Bardzo wiele zależy od polityków, od tego, w którą stronę pójdą decyzje polityczne. Dlatego że no niestety przemysł kosmiczny, to wszystko, co wiąże się z przemysłem kosmicznym, z podróżami, czy to na orbitę, czy gdzieś dalej, na Księżyc, czy z misją na Marsa, z tymi wszystkimi misjami bezzałogowymi, które jakby poprzedzają ten etap ekspansji człowieka, to wszystko wiąże się właśnie z decyzjami finansowymi. To są bardzo drogie
technologie. Jak teraz mówisz, przypomina mi się, że bodajże po wylądowaniu na Księżycu były plany kolonizacji Marsa. One były dość nawet na zaawansowanym planie. Tam widziałem projekt statku, wszystkiego, tylko rząd amerykański po zakończeniu zimnej wojny uciął drastycznie budżet NASA do takiego poziomu, że to był totalnie projekt, nie było możliwe. Był projekt Constellations, który został ucięty przez Obamę swego czasu. To był naprawdę poważny projekt i już mnóstwo osób nad tym pracowało. Dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że obecny prezydent amerykański Bush wrócił do tych tematów Trump. Związanych, Trump. Tak, do trochę, przepraszam, Trump. O, podobny charakter. Ja rozumiem, rozumiem. Podobne pajacowanie. Niektórzy też by chcieli. Natomiast, no bo Constellations został ogłoszony przez Busha Juniora. Natomiast Trump teraz właśnie ogłasza ten powrót na Marsa. I to jest taka decyzja, która pokazuje, że jest wsparcie państwa, że NASA będzie dostawać pieniądze jako agenda rządowa, że coś się będzie działo. To jest też impuls do rozwoju prywatnych sektorów, chociażby Elon Musk, który tak naprawdę on wykonuje mnóstwo zleceń rządowych i on zarabia na tym pieniądze i może sobie pozwolić na różne ekstrawagancje typu wysyłanie samochodu na Marsa. Tak, tak było coś takiego. To znaczy z tego co ja pamiętam, czytałem jego biografię, nie autobiografię, to Elon Musk zawsze fascynował się kosmosem. On też był fanem fantasy i science fiction, dużo się naczytał. I on właśnie chce, żeby ludzkość stała się gatunkiem międzyplanetarnym. Ale teraz takie pytanie, czy taka firma prywatna, nawet z takimi środkami, czy on sam może skolonizować Marsa? Czy to wchodzi w grę, czy to musi być rząd? Wiesz co, pomysł, i to był pomysł holenderski, a teraz nie wiem, czy on jest cały czas realizowany. To był Mars One. Coś było faktycznie. Projekt, który miał się napędzać sam. To znaczy była już wstępna selekcja kandydatów, pamiętam nawet kilku Polaków było o tym głośno, teraz jakoś to ucichło. Natomiast sam projekt marketingowo opierał się na tym, że pieniądze na realizację miały pochodzić z komercyjnego wykorzystania projektu, dlatego że miał on być swego rodzaju reality show. I kanały telewizyjne miały przez 24 godziny na dobę pokazywać przygotowania, starty, lot, a później życie tych pierwszych kolonistów na Marsie. I śmierć. Pewnie. Ale jakoś się to wszystko urwało. Niestety podejrzewam, że względy techniczne, bo ludzie są zainteresowani. Tak, może też marketingowe, może ktoś zrobił badania i okazało się, że po miesiącu straci ten projekt zainteresowanie i ludziom nie będzie w smak obserwować przez pół roku lotu jakiegoś statku wahadłowca w kierunku Marsa. No właśnie, wspomniałeś o pół roku lotu. Ja myślę, że niektórzy nie mają świadomości, jak w ogóle wygląda współczesna realia podróży gwiezdnych, jeśli możemy tak nazwać. Czy mógłbyś właśnie powiedzieć, załóżmy, że pieniądze się znajdą, załóżmy, że znajdzie się wsparcie rządowe, to jakby wyglądała kolonizacja kosmosu? No bardzo na dzisiejsze standardy no to bardzo, bardzo, bardzo żmudny sposób. To nie jest ten Expans, tak? Dobry serial. ten serial, gdzie wynaleziono jakiś dziwny silnik, który pozwala bardzo szybko przemierzać połacie Układu Słonecznego. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te odległości są horrendalne. Że Księżyc jest odległy od Ziemi o średnio 384 tysiące kilometrów. Żeby lecieć na Księżyc, trzeba przekroczyć drugą prędkość kosmiczną, czyli 11,2 km na sekundę. I te pojazdy kosmiczne wiozące astronautów w misjach Apollo, one przekraczały tę prędkość. Ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że Mars jest 200 razy dalej niż Księżyc i to w momencie, gdy jest w opozycji, gdy jest najbliżej. No bo gdy jest najdalej, no to już nawet nie ma myślimy co myśleć nawet. Tak. Więc jeżeli astronauci na Księżyc lecieli 3 dni, no to możemy sobie policzyć, ile na Marsa. No wychodziłoby, że z 2 lata, tak? Ale no teraz też technologia. Troszeczkę możemy bardziej rozpędzić te pojazdy, więc będzie to trwało szybciej, ale szacuje się, że około pół roku taka podróż będzie trwała. Zabezpieczenie przed radiacją. No tak. Za 1,5 godziny będę mówił o promieniotwórczości.
i o promieniowaniu jonizującym na wykładzie w sesji naukowej Pyrkonu, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. To jest bardzo trudny temat. No tak, bo to też nie wszyscy zdają sobie sprawę, że kosmos nie jest wcale, nie tylko chodzi o to, że nie ma powietrza, on jest nieprzyjaznym miejscem z wielu innych powodów, takich jak właśnie promieniowanie. My na Ziemi jesteśmy bezpieczni, mamy atmosferę, mamy magnetosferę, która jakby chroni nas przed tego typu efektami tej kosmicznej śmierci, tak, która się czai. Natomiast astronauci będą odkryci. No, oczywiście można zabezpieczać w taki czy inny sposób te łupiny statków kosmicznych, ale nie jest to łatwe. Sam Mars ma zdecydowanie słabsze pole magnetyczne, zdecydowanie mniej gęstą atmosferę. I atmosfera jest dużo cieńsza i około 100 razy mniejsze jest ciśnienie na powierzchni Marsa, więc ta ochrona przed radiacją na powierzchni Marsa też jest dużo, dużo słabsza, mniejsza, więc jest groźba napromienienia, tak się to fachowo mówi, organizmów astronautów. Czyli magiczne pojęcie, które znają niektórzy fani science fiction, teramorfowanie Marsa polegałoby też na stworzeniu atmosfery i tej warstwy ochronnej. Tak, ale musimy sobie znowu zdawać sprawę z tego, że Mars jest dwa razy mniejszy od Ziemi. Tam jest grawitacja dużo mniejsza od Ziemi, więc nie jest tak łatwo utrzymać atmosferę taką jak na Ziemi. Nie jest tak łatwo stworzyć. Ja myślę, że tutaj bardziej realnym podejściem do kolonizacji jest budowa habitatów. Odpowiednich habitatów. No i jeśli na chodzi powierzchni planety. Tak, tak, jeśli chodzi o Marsa, to jest cały czas taka sfera mrzonek. Ja myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby wysłać człowieka na Marsa i bezpiecznie sprowadzić go na Ziemię, tak jak kiedyś zaczęło się to deklaracją Kennedy'ego. On powiedział, że naszą misją jest wysłać ludzi i bezpiecznie ich sprowadzić, co nie jest takie oczywiste. Wysłać jest łatwo. I ten projekt, o którym wspomniałem, Mars One, to było wysłanie ludzi na Marsa. Nikt nie mówił o powrocie. Tak, 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 to mieli zostać. Tak, także jest to bardzo trudne. Habitaty na Księżycu, które są planowane, już będą opierać się właśnie o budowę takich konstrukcji. To będą balony, na powierzchni których z dostępnego na Księżycu regolitu specjalne drukarki będą drukować taką twardą powierzchnię, nieprzepuszczalną dla promieniowania. I to ma być jakby ten pierwszy etap, ten pierwszy przystanek. Zdobywania kosmosu. No, myślę, że w ciągu kilkudziesięciu lat to się stanie. Kto wie, czy za naszego życia, bo to łatwo się mówi, za 10 lat, za 20, tak. Natomiast później jest to weryfikowane przez czas. Powiedz mi, czy mamy jakąś szansę na osiągnięcie tej mitycznej podróży nadświetlnej, którą znają również wszyscy fani science fiction, choćby z Gwiezdnych Wojen, czy z dziesiątek innych dzieł? Co tutaj, ja odwołam się do takiej historii, która łączy ze sobą bardzo silnie naukę i fantastykę. Bo fan Star Treka, Miguel Alcubierre, astrofizyk, czy przepraszam, może fizyk teoretyczny, tak byłoby lepiej, meksykański, w 1994 roku popełnił pracę naukową, którą nazwał Warp Drive. Okej. Okay. No, zassał tytuł wprost, niejako od Star Treka, tak, od tych prędkości warpowych. I tam opisał teoretycznie możliwość takiego odkształcania czasoprzestrzeni, która pozwala nam dotrzeć z punktu A do punktu B szybciej niż w tym samym czasie robi to światło. Czyli tak naprawdę nasz pojazd nie przekracza prędkości światła, ale pewne sztuczki związane z czasoprzestrzenią i z tym, jak ewentualnie moglibyśmy czasoprzestrzeń modelować, daje nam takie możliwości. On to opisał. No, są jakieś takie wiadomości, ale to jest taki hoaks, że NASA nad tym pracuje, tak, czy coś takiego. Natomiast M. John Harrison już ma przełomy Alcubierra. Czyli już się pojawiają napędy Alcubierra. Alcubierre wyciągnął niejako
nazwę swojego napędu science fiction, a science fiction jego teorię przyjęła z otwartymi rękami i nazywa w książkach te właśnie rodzaje napędu jego imieniem. Faktycznie, gdzieś się spotykałem w jakiejś książce. Ja bym bardzo chciał, żeby napędy Błaszkiewicza kiedyś zaistniały w literaturze SF. To trzeba pracować. No, muszę troszeczkę zdwoić wysiłki. Tak? Ja byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym stworzył taki napęd. Natomiast tak, jest coś takiego, co na początku nazwano mostami Einsteina-Rosena. I to jest wprost teoria. To było w takim horrorze w kosmosie, gdzie potem otworzyli wrota do piekła i cały statek kosmiczny został zjedzony przez demony. Pamiętam, tam był właśnie ten most. Więc to, mi się kojarzy. To zdaje się. Czwarty wymiar, tak? Coś takiego? To był ukryty wymiar. Ukryty wymiar. Całkiem sympatyczny film. Event Horizon. Tak, Event Horizon. Oryginalny. Oczywiście. Tak, samym nimem. Bardzo, bardzo fajny thriller. Tak. Natomiast to się pojawia w wielu filmach, bo to jest jakby otwarcie tunelu między dwoma miejscami we wszechświecie. W astrofizyce mówi się, że to jest połączenie dwóch asymptotycznych miejsc czasoprzestrzeni. Okay. Troszkę później, bo w latach 60. Archibald Wheeler, taki noblista z fizyki, on jakby odnowił ten temat i to wtedy zyskało miano wormhole, czyli ta dziura po robaku, bo on sobie wyobrażał, że jeżeli my żyjemy w przestrzeni, którą można przybliżyć sferą, to najbliższym, czy najkrótszym połączeniem na sferze z punktu A do B jest podróż po powierzchni. Czyli my poruszamy się po powierzchni. A jeżeli będzie to jabłko, robak może przegryźć sobie dziurę. Tak. I nawet gdy porusza się krócej, wolniej niż światło, może z punktu A do B dotrzeć szybciej niż światło drogą klasyczną. I to może zadziałać, czy już jest obalowe? Wheeler udowodnił, że nie może to działać. Szkoda. Natomiast dzisiaj są prace, które pokazują, że można takie stabilne wormhole otworzyć. Ale teoretycznie, czy już? Teoretycznie, absolutnie teoretycznie. Przypuszcza się, że czarne dziury są możliwością do tworzenia, do kreowania tego typu. Albo drogą do piekła. Albo drogą do piekła. Miejmy nadzieję, że nie. Fizycy teoretycznie oni żyją w trochę innym świecie, jakby są odlegli od rzeczywistości i tworzenie wormhola wymaga na przykład albo bardzo dużej energii, albo czegoś, co określane jest mianem ujemnej masy. No i teraz dziwnie. Wyobraź sobie ujemną masę. Tak? Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, ale oni mi na też pewno. Jest trudno. Nie, oni to sobie nawet nie muszą wyobrażać, bo to jest tylko parametr równania. On sobie wypisał i tyle. Tak, mu to wystarczy. To tak jak Albert Einstein, gdy rozwiązał swoje równanie, jego wszechświat zaczął się rozszerzać. A on tego nie mógł pojąć, więc do równania dołożył tak zwaną stałą kosmologiczną. Tylko po to, żeby wszechświat stał w miejscu, żeby się nie rozszerzał. Dzisiaj wiemy, że się rozszerza, bo zostało to odkryte parę lat później przez Edwina Hubble'a i stała kosmologiczna jest bardzo bliska zero. I już. Także czasami fizycy, nawet tacy jak Einstein, udziwniają swoje teorie po to, żeby coś zachowywało się dokładnie tak, jak chcemy. Tak samo jest z tą ujemną masą. Miejmy nadzieję, że fizycy bardziej praktyczni nie wysadzą kiedyś tam planety, tworząc wormhole czy czegoś w tym rodzaju. Ale chyba na razie jesteśmy bezpieczni. Okej, więc mówiliśmy trochę o tej kolonizacji kosmosu, o kosmitach, trochę o technologii. I teraz takie pytanie, które łączy trochę to wszystko. Załóżmy, że wyruszymy w kosmos. Załóżmy, że nawet mamy jakiś napęd. Tak? To załóżmy, że ktoś stworzy jakieś niezwykłe odkrycie i wyruszymy głębiej i spotkamy inną cywilizację. Co wtedy? Wszystkie znaki na niebie i ziemi każą nam przypuszczać, że jeżeli już nawiążemy kontakt z obcą cywilizacją, to będą oni wredni. Aha. Tak, bo to tylko fantastyka. No, niestety jest taka entuzjastyczna i w powieściach, seriach, w space operach te cywilizacje są takie bliskie nam.
Tak, takie bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo podobne charakterologicznie do ludzi. I wierzą w ideały humanitarne bardzo często, tak? Natomiast będą taki można wyciągnąć wniosek, że będą wredni, albo, co jest równie prawdopodobne, będą to obcy typu Lemowskiego. Czyli? Mówimy o planecie myślącej. Nawet nie, bo tam jest u Lema w powieściach pojawiają się różni obcy. To prawda. Pojawiają się próby kontaktu, tak jak w Głosie Pana. My za diabła ich nie zrozumiemy, nie nawiążemy kontaktu. Czyli bardzo możliwe, że jeśli jest jakaś cywilizacja, to będzie po prostu zupełnie inny poziom komunikacji, zupełnie inny poziom abstrakcji, zupełnie inne punkty odniesienia, tak różne od naszych, tak różne, jeśli chodzi o sposób komunikacji i o system jakby tych odniesień, że nie damy rady. Nawet korzystając z technologii sztucznych inteligencji, nie będziemy w stanie skomunikować się z nimi, po prostu. Czyli zakładasz tutaj tak naprawdę dwa scenariusze. Jeden taki, że się po prostu nie dogadamy, a drugi taki, że będą chcieli nas zniszczyć. Tak, tak. Niestety. Żaden nie jest pozytywny. To jest przykre i tutaj właśnie te niedawno u nas wydane książki tworzące trylogię napisane przez chińskiego autora Cixin Liu. To jest problem trzech ciał, ciemny las i koniec śmierci. One właśnie taki wszechświat pokazują. Pokazują tę teorię ciemnego lasu, w której jest założeniem głównym jest to, że wszyscy chcą zwalczyć wszystkich, że każdy jest sobie obcy. Jesteśmy w ciemnym lesie bezpieczni tak długo, jak długo nas nie odkryją. Więc żeby być bezpiecznym, nie rozpalajmy ogniska, nie włączajmy latarki, nie krzyczmy za głośno. Niestety my krzyczymy. Właśnie, to byłoby niezgodne z ludzką naturą. My zawsze chcemy wyjść głębiej, sprawdzić coś więcej, pojechać, zdobyć coś nowego, tak? Ruszyć na inny planet. No miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, ale któż to wie. I dzisiaj jeszcze dodam, nasza fizyka każe nam przypuszczać, obserwacje każą nam przypuszczać, że będzie potrzebna weryfikacja. Będzie potrzebna weryfikacja teorii grawitacji. Grawitacji? Tak, no teoria grawitacji, ewoluuje. Okay. Od momentu, gdy sformułował swoje prawo powszechnego ciążenia Isaac Newton, później poprawił niejako teorię grawitacji Albert Einstein, dzisiaj pojawiają się nowe próby jakby poprawiania teorii grawitacji, ale obserwacje astrofizyczne pokazują, że my możemy znowu być tylko na pewnym poziomie przybliżenia. W momencie, gdy zaczynamy patrzeć głębiej, bardziej dokładnie, okazuje się, że ta teoria, którą mamy, jest już na granicy naszych możliwości i że potrzebujemy czegoś lepszego. Co za tym idzie? Te odkrycia, które dokonywane są w ostatnich latach przez astronomów, obserwatorów, takie jak chociażby pośrednie dowody na istnienie ciemnej materii, może się okazać, że to jest nasze niezrozumienie praw fizyki. Może się okazać, że to nagle będzie tak, jak kiedyś było z planetą Merkury. Bo tutaj też trzeba to troszkę rozwinąć. Nie wiem, czy mogę w kilku zdaniach. Gdy odkryto planetę Uran, okazało się, że planeta Uran po swojej orbicie krąży wokół Słońca, wykazując drobne odstępstwa od równań Newtona. I wtedy, gdy zaczęto liczyć, stwierdzono, że najprawdopodobniej te odstępstwa związane są z faktem, że jest jeszcze jedna planeta. Policzono i wskazano, gdzie ta planeta powinna być i odkryto w ten sposób planetę Neptun. Więc gdy odkryto fakt, że Merkury porusza się troszeczkę inaczej niż zakłada to teoria grawitacji Newtona, no to wszyscy zaczęli mówić, no nie, to pewnie jest jedna planeta dodatkowa, gdzieś tam blisko Słońca, nie widać jej, nawet ją nazwano wulkan.
Ale co się okazało? Okazało się, że gdybyśmy brnęli w ten ślepy zaułek, no to byśmy żyli w niewiedzy, bo wystarczyło dopasować parametry orbity Merkurego do nowych równań Alberta Einsteina, do nowej grawitacji, która wyjaśniła to. Bez pomocy dodatkowych planet. Tak samo może jest teraz. Nauka się cały czas rozwija i teraz wrócimy do tych obcych. Mogą być albo na poziomie Neandertalczyków. No tak. Wtedy będzie trudno, bo nas załatwią kamlotami, jak wylądujemy. Albo a my będziemy ich. Humaniści wielcy, tak, Unia Europejska i tak dalej. Nie zapominajmy, że jeśli się nie mylę, w NASA... Z kwiatkami do nich pojedziemy. Że wszyscy astronauci w NASA to chyba oficerowie amerykańskiej armii, jeśli się nie mylę, tak, więc tak. Niekoniecznie byłoby tak pokojowo, jak teraz zakładamy. George Zamka, którego miałem okazję poznać, to też dla młodszej widowni. Jak zostać astronautą. George Zamka, astronauta polskiego pochodzenia, który gościł w Polsce nawet dwukrotnie. Raz był pilotem promu kosmicznego, a w drugiej, w kolejnej misji był już kapitanem. Skończył studia matematyczne, politechniczne i jeszcze studia oficerskie lotnicze. To wychodzisz właśnie do mojego następnego... Chcesz jeszcze coś dodać? Nie, to dochodzisz... już może nie. A nie, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że albo... Słuchaj, nasza cywilizacja... No. To jest raptem 4-5 tysięcy lat. No tak, to coś takiego. I teraz popatrz, jaki to jest krótki okres czasu w skali astrofizycznej, gdzie planety i ich gwiazdy egzystują w ciągu miliardów lat. Dokładnie. Możemy trafić na cywilizację, która będzie jeszcze w powijakach, ale jest duże prawdopodobieństwo, że trafimy na cywilizację, która wyprzedza nas tak bardzo, że będziemy dla nich rzeczywiście tymi mrówkami. Nie pamiętam kto, ale któryś z mądrych naukowców podał właśnie na podobne pytanie taki przykład, że jeśli chcemy sobie wyobrazić, co by się stało, jakby przylecieli do nas kosmici, to spójrzmy na historię Ameryki i co się stało z Indianami, jak przylecieli, tak. Przyjechali, przypłynęli Europejczycy. No, jest niestety smutny przykład. Niedługo musimy kończyć, fajnie nam się rozmawia, ale chciałbym zadać właśnie jeszcze pytanie, do którego sam nawiązałeś. Wyobraźmy sobie, że kogoś, jakiegoś młodego człowieka naprawdę fascynuje to, o czym mówimy i chciałby pomóc w tej ekspansji w kosmosie, pomóc w tej nauce, zdobywaniu wiedzy, żeby może budować z nami tą przyszłość w kosmosie. Co powinien zrobić? Jak byś polecał? Czy w ogóle powiedział, musimy źle robić, zapomnij o wiesz tym? Co, powiem, może nie będzie szczęśliwa, jeśli to zobaczy. Jest obecna na Pyrkonie moja córka, która 2 lata temu, teraz jest w drugiej klasie, będzie w klasie maturalnej, zainteresowała się astronomią. No, mówię do niej, no co ty robisz, dziecko, spójrz na mnie, zostań bizneswoman czy coś w tym stylu. Natomiast to jest chwalebne, ja tak w głębi ducha się bardzo cieszę i ona jest bardzo dobra z matematyki i fizyki. Bardzo dużo czasu poświęca na matematykę i fizykę. Bierze udział w konkursach astronomicznych, w obozach, próbuje wygrywać jakieś kolejne możliwości zwiększania swojej wiedzy. To jest ten początek. Interesujmy się, owszem, ale jeżeli chcemy rzeczywiście, to musimy interesować się trochę głębiej i musimy wiedzieć, że podstawą wszystkich nauk ścisłych jest matematyka i fizyka i w tym podstawy astronomii i w tym musimy upatrywać jakby tego swojego początku, żeby nie iść na studia jako ktoś, kto jest zupełnie zielony. Więc klasa matfiz to jest bardzo dobry początek. Właśnie te konkursy astronomiczne. Jest taka inicjatywa już od wielu, wielu lat. Ja brałem udział w czymś, co nazywa się Ogólnopolskie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne, gdzie uczestnicy przygotowują referaty, gdzie uczestnicy referują. To jest naprawdę znakomita droga, a później studia. Jak ktoś pójdzie na astronomię, to niestety przekona się, że na pierwszym roku tej astronomii zbyt wiele nie będzie. Czyli fizyka i matematyka. Z tego, co mówisz, zdecydowanie jak na razie w kosmosie jest miejsce tylko dla umysłów ścisłych? Nie. Ja mówię o badaniu kosmosu. Aha.
Natomiast jakby ktoś chciał lecieć w kosmos, no musi być pilotem, musi mieć dobre zdrowie, też dbać o kondycję fizyczną. To jest bardzo ważne. Na pewno żyjemy na tym etapie, że ciężko jest w ogóle powiedzieć, co będzie za 30 lat. Tak? No, nie wiadomo, co Elon Musk bądź ktoś inny stworzy, wymyśli, odkryje i do czego dojdziemy. Ostatnie króciutkie pytanie i musimy kończyć. Powiedz mi, jak ci się podoba na Pyrkonie? Znakomicie. No. Byłem w zeszłym roku, gdyby mi się nie podobało, to bym nie był teraz i nie planowałbym przyjazdu w przyszłym roku. Impreza poraża swoim rozmachem i czasami można się przez moment poczuć zagubionym. Natomiast jest to absolutnie znakomity Pyrkon w świetnym miejscu, bardzo kolorowy, taki przyjazny. To jest niezłe, bo ja mojego syna 12-letniego mogę zostawić z telefonem, idź sobie, pograj. I się nie sobie. Martwisz, tak, że dziecko się pobawi. I nie martwię się o to, że coś się stanie, tak, że ktoś zrobi mu krzywdę. Też jak widać, impreza dla wielu pokoleń, prawda? Każdy, absolutnie tak. Każdy coś dla siebie znajdzie. Dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Leszkiem Błaszkiewiczem, astrofizykiem, nie astronomem. Nie astrologiem. Nie astrologiem, nie astrologiem, astrofizykiem. Dziękujemy za uwagę. We'll be right back.